się do dziewczyny. Kołem szerokim się do dziewczyny. Ziobiane krwi z białej kaliny. Z białej kaliny. Słonko zagrało w lustrzanej wodzie. Do nas przychodzi. Dziewczyny mocno klaszczą w swe dłonie. Dziewczyny mocno klaszczą w swe dłonie. Każde wianeczko już świeczka płonie. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, szczęśliwi, że odbywa się to święto właśnie w naszej miejscowości. Po pierwsze ze względu na ten bajeczny widok, rzeka, las, piękna pogoda, zwłaszcza, że dzisiaj rano wszyscy widzieliśmy, jaka była pogoda, czarno, o godzinie 10-11, deszcz leje się z nieba, a tutaj piękna pogoda, piękne zdjęcia. Piękny zachód słońca, naprawdę, nic dodać, nic ująć, coraz więcej ludzi, aż boję się mówić, ile to jest osób, żeby nie ściągnąć sobie kłopotów na głowę. Gmina tutaj nie ingeruje, gmina nie pomaga, po pierwsze, bo nie może, bo to jest teren prywatny mieszkańców, to jest tak zwany teren wspólnoty gruntowej i proszę sobie wyobrazić, że to wszystko mieszkańcy własnym sumptem przygotowują, ławki, remonty, nawiezienie tego przecudownego piasku na plażę. To tylko i wyłącznie dzięki staraniom mieszkańców Porosiuk. Marcin Onisiewicz, miejscowy radny, radny z Porosiuk, z Ocinka Nowego, Jaźwin, zawsze chciał, żeby coś po każdej nocy świętojańskiej zostało i tak wspólnie wymyśliliśmy, że po każdej nocy zostanie właśnie taka wspaniała rzeźba, w zasadzie teraz dwie rzeźby przedstawiające dwie młode, witalne Słowianki nawiązujące właśnie do nocy świętojańskiej. Co roku coś nowego. Cieszy bardzo fakt, że przyjeżdżają ludzie nie tylko z naszej gminy, przede wszystkim z miasta, ale też i z innych miast. Mamy po prawej stronie ludzi z Radzynia, po lewej z Międzyrzeca, z Nadmorza, z Warszawy. Wydaje mi się, że kwestia lat, a będzie to jedna z ważniejszych, najwspanialszych, jeżeli chodzi o atmosferę imprez w okolicach. Wydaje mi się, że nawet więcej niż powiecie. Jak słyszymy ten klimat, tu za nami, za naszymi plecami zespół Barwinek śpiewa, a z zespołem Barwinek kilkaset osób wtóruje. Także no, wyjątkowa atmosfera, święto rodzin. Cały czas będę chwalił naszych mieszkańców, bo są wyjątkowi, to wszystko wiele dzięki nim. Ale noc świętojańska nie odbyłaby się bez innych organizatorów. Przede wszystkim pomysłodawcą i współorganizatorem jest Stowarzyszenie Przez Pryzmat, Sołectwo Porosiuki, między innymi pani Sołtys, Koło Gospodyń Wiejskich, Aktywne Porosiuki. Z tego miejsca też należałoby podziękować i dziękujemy strażakom ze Sowacinka Starego, którzy też zwyczajowo już nie odmawiają i rocznie pomagają nam w organizacji. W tym wszystkim to jest najlepsze, że to się dzieje w zasadzie bez pieniędzy. Tutaj nikt nie prosi o żadne wsparcie samorządu. Ludzie dobrej woli sami to organizują, część firm się dołącza, to są naprawdę niewielkie kwoty, a możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego na skalę naszego regionu. Oh!
zamożniejsza. Tra, la, 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 tra, la, la, la. Co przygotowaliśmy? Kilka stałych elementów jest, tak jak zawsze, czyli rozpalenie obrzędowego ognia, które jest bardzo ważne, było ważne dla Słowian. Na pewno takim ważnym elementem jest później korowód z pochodniami i puszczanie wianków, który wygląda przepięknie. No a w środku wiadomo, występy. Zespół Barwinek i Chodź ta do nos. Oprócz tego takiego występu na scenie śpiewają właśnie teraz, na przykład przy ogniskach z ludźmi, z akordeonem. Także to jest tak, wspólne tańce, których było kilka. Bardzo dużo ludzi po prostu uwielbia to tańczyć. Występ za chwileczkę będzie, występ zespołu Boogie Town będzie. To będzie właściwie taki połączony spektakl słowno-taneczny. Chciałam powiedzieć jedną rzecz. My tutaj pielęgnujemy pewną tradycję i nie chodzi mi tylko i wyłącznie o Noc Świętojańską, która jest taką nocą, która się wywodzi jeszcze od prastarych Słowian, czyli była to Noc Kupały, ale chodzi nam o taką tradycję wspólnego biesiadowania, śpiewania, tańczenia, bycia razem. I to jest co roku, a co jeszcze jest dla mnie takiego niesamowitego, to, że pamiętam nasze pierwsze dwie noce, kiedy niewiele osób przychodziło ubranych tak jak my, czyli w strojach kwiaty. W tej chwili ludzie, którzy tutaj wchodzą, mają już stroj, czyli królują kwiaty, króluje biel, królują kolory ziemi. Naprawdę bardzo, bardzo wiele osób chce tak się ubrać, chce tak wyglądać, inaczej troszkę. No i przede wszystkim te kwiaty, te wianki, to jest piękne. I powiem szczerze, że pytają, zawsze już dużo wcześniej pytają, czy na pewno będzie i kiedy będzie, bo niektórzy muszą sobie zarezerwować specjalnie urlop na tym. Ja nie choć nie zwlekam.